Witam Was, kochani, witam Was, moje drogie, moi drodzy, w najnowszym odcinku Natalia Penar z Mody Wzięte, który jest tak naprawdę przerywnikiem, ponieważ ogłaszałam wszem i wobec, że odcinki nowy sezon już od września. Słuchajcie, tak się okazuje, że potrzebowałam zabrać siebie na bezludną wyspę i trochę na niej pozostać. Niemniej jednak, to nie znaczy, że nie tęsknię i że, wiecie, nie jestem w tym wszystkim spontaniczna, ponieważ nagle się okazuje, że potrzebowałam wejść do ogrodu, do tajemniczego ogrodu i spotkać się z Wami i podzielić absolutnie kobiecą energią i tym, co zadziało się wczoraj. Może to nie będzie odkrywcze, ale nie dalej niż wczoraj wyświetlił mi się, słuchajcie, na HBO, a dawno też nie oglądałam filmów. Miałam taki wieczorny, słuchajcie, seans. Wyświetlił mi się po prostu Sex and the City, to znaczy jego kontynuacja. Kontynuacja kultowego serialu, czyli serialu obecnie And Just Like That z Sarą Jessica Parker, między innymi ikoną, którą po prostu uwielbiam. I uwielbiam też jej kreację w Sex and the City i obecnie And Just Like That. I pomyślałam, że jako stylistka, ale też jako kobieta, słuchajcie, no nie mogę przejść obojętnie od tego, co zadziało się w tym serialu. Myślę nie tylko o kreacji bohaterek, ale też o kostiumach, które są wybitne. I tym razem zostały przejęte przez Molly Rogers i Dany Santiago, czyli duet kostiumografów, no, którzy podeszli do tematu mistrzowsko. W dzisiejszym odcinku będę opowiadać o moich wrażeniach, ale też pokażę Wam bardzo ciekawe stylizacje Sary Jessica Parker, czyli Carrie Bradshaw. Kochane moje, zaczynamy. Mam nadzieję, że niespodzianka Wam się podoba, a ja, jeśli pozwolicie, zakładam okulary, ponieważ jeszcze świeci słońce. Dołącz do rodziny Natalia Penar z Mody Wzięte i zasubskrybuj kanał. Trzeba Wam wiedzieć, że bohaterki Seksu w Wielkim Mieście od samego początku praca nad postacią, ale też kostiumem była no, w dłoniach Pat, czyli Patrycji Field, która tym razem nie była odpowiedzialna za kostiumy. I słuchajcie, no wiadomo, że kultowy serial, kultowy film miał swoją przerwę, miał swoją pauzę, w związku z czym i bohaterki naturalnie tego też filmu ewoluowały, zmieniały się, zmieniało się ich życie, zmieniało się ich, wiecie, gdzieś tam środek. A z drugiej strony są to kobiety, które są pewne siebie, które są... Każda jest jakby z zupełnie innej rzeczywistości, z innych światów. Mnie najbardziej odpowiada absolutnie kreacja Carrie Bradshaw i zarówno, myślę, że jej osobowość, ale też no właśnie kreacja jej kostiumy, sposób, w jaki ona czuje, odbiera modę, jest najbliższy temu, co ja czuję i czym chciałabym Was też zarażać, inspirować, ponieważ tam jest wiele fantazji. Ponieważ tam jest taka zasada, że jedyną z zasad, które ja wyznaję, to jest podążanie za głosem swojego serca. To jest kreatywność, to jest zabawa modą, to jest czerpanie z tej mody, nawiasem mówiąc, całej esencji i wszystkiego, co jest mi potrzebne, co podkreśli moją osobowość, co wyrazi mój nastrój również, ponieważ ten nastrój, to kostiumy zmieniają się w zależności oczywiście od nastroju, od sytuacji, od rozwijania gdzieś atmosfery w tym filmie. Natomiast każdy z tych kostiumów jest bardzo, bardzo oryginalny. No i oczywiście duet kostiumografów tym razem miał wspaniałe zadanie, bo oprócz tego, że mógł
czerpać z kolekcji Sary Jessica Parker, która wypożyczyła kostiumy z poprzednich edycji, z poprzednich sezonów, czy też tego filmu kultowego Seksu w Wielkim Mieście. Czyli to już była skarbnica, słuchajcie, looków rozmaitych. Ale również, co ciekawe, tym razem kostiumografowie również czerpali z mody vintage. Czerpali również od wschodzących młodych nazwisk, od projektantów, czyli nie była to tylko ta moda high fashion, czyli było to wspaniałe zestawianie ze sobą czegoś, co jest nowe i tego, co jest stare. I to, co przychodzi mi na myśl i na co ja chciałabym Was uwrażliwić, to właśnie fakt, że tylko w ten sposób można zbudować bardzo interesujący styl, bardzo interesującą szafę, kiedy właściwie pojawia się tam bardzo dużo ubrań z różnych, nawet epok bym powiedziała, ale też różnych środowisk, różnych estetyk, kiedy dzieje się sporo, kiedy pojawia się na przykład faktura, kiedy pojawiają się desenie, kiedy pojawiają się kolory. Oczywiście to podparte fantastyczną bazą, bo zawsze mówię, że nasza rzeczywiście garderoba kapsułowa to jest absolutne wyjście. My bardzo często zaczynamy od drugiej strony, czyli od tych statement pieces, czyli od tych ubrań, które mają bardzo sprecyzowany, wyrazisty charakter, po czym przechodzimy do tej bazy, której nam bardzo, bardzo brakuje, dobrej, jakościowej. W związku z tym pojawia się dysonans. Ja troszeczkę przeskakuję od serialu. No i tutaj znowu wszystkie dzwony biją. Przeczekamy, co? Przeczekamy. To jakieś dobre 5-7 minut, jak liczyłam ostatnio, ale myślę, że damy sobie radę, słuchajcie. Przyznam szczerze, że po tych szalonych dzwonach rzeczywiście nie wiem, gdzie skończyłam. Natomiast myślę, że takim ważnym wątkiem, który warto poruszyć, to jest powrót do kostiumów i do głównej, ikonicznej już, myślę, bohaterki, do Carrie, która, słuchajcie, jest kobietą absolutnie niezależną myślowo, ale jest też kobietą, która oprócz tego, że kocha zabawę, kocha eksperymenty i to takie niekonwencjonalne, myślę, połączenia w modzie, to jest to również kobieta, która to robi absolutnie dla siebie i na swoich zasadach, nie zważając na to, co powie ulica, nie zważając na komentarze. Oczywiście, że wynika to z bardzo głębokiego przekonania o własnej wartości tej bohaterki, czyli Carrie. Wiecie, ja tak troszkę o Carrie, ale to też o nas tak naprawdę. To jest też takie lustro, w którym my jako kobiety możemy się absolutnie przeglądać. I też myślę, że czerpać inspiracje, ponieważ wiecie, ja bardzo często słyszę i miałabym ochotę nagrać o tym odcinek. Ja już nagrałam o tym podcast, zresztą pierwszy z moją ukochaną mamą, Elą. Natomiast podcast właśnie, czy nam wypada, czy nam nie wypada, ponieważ te bohaterki, słuchajcie, one też idą przez życie z nowymi doświadczeniami, one się zmieniają i one również się starzeją, bo każdy z nas, idąc przez życie, po prostu idzie w jedną stronę, w stronę tego, że robimy się coraz bardziej starsi i starsze. Tylko uwaga, wciąż myślę, że popkultura, świat, w którym żyjemy, zabrania nam się starzeć. On nas od tego, odwraca, ponieważ starzenie się nie jest cool, starzenie się nie jest sexy. W związku z tym również padła krytyka a propos kostiumów, że część z tych kostiumów jest nie na miejscu. I teraz uwaga, moje drogie kochane, panie, panowie. W modzie to jest tak, że naprawdę moda nie lubi, a wręcz nie znosi ograniczeń.
I to, czy nam wypada w wieku, czasami były pytania w wieku 40 lat, ja już też dobijam 40 i tak jakbym miała sobie zadać pytanie, czy mi wypada to czy tamto, to myślę, że nie ma w ogóle to, nie jest to kwestią w jakąkolwiek w moim życiu i w życiu na ten moment nie zadałabym sobie tego pytania, ale pracując też z kobietami w różnym wieku i to jest i 40, i 30, i 50, i 60 plus, i nawet 70, to jest tak, że wypada nam absolutnie wszystko to, co my czujemy pełnią sobą, co my czujemy wewnątrz, co bije z nas, co jest naszą wartością, co jest nam bliskie, czym się otaczamy, gdzie żyjemy, w jakim otoczeniu również żyjemy, bo zdarzy się też tak, że moje świetne klientki, które mają świetne ubrania i świetne szafy i są prężnie działającymi kobietami biznesu, jednak mają zahamowania czasami w stosunku do, mam wrażenie, nawet nie zwracających uwagę stylizacji, ale w ich mniemaniu czy odczuciu tak, ponieważ żyją w mniejszych miastach i nie chcą zwracać na siebie strojem uwagi. Więc tak naprawdę na pytanie, co nam wypada, kochane, wypada nam wszystko. W każdym wieku, absolutnie. I nie dajcie się porwać w jakieś szuflady, schematy, które są nieadekwatne i które mają za zadanie jedyne zadanie to po prostu zablokować Ciebie, wywołać strach również przed krytyką, przed oceną i pohamować właśnie w odkrywaniu tego piękna, tej fantazji, tego bogactwa, które daje moda. Ale właściwie powracając do treści, do tego filmu, który też gdzieś, słuchajcie, jest takim fajnym przecinkiem, żeby się zatrzymać i popatrzeć na to z drugiej strony i zobaczyć, wow, to wszystko tak fajnie działa, to wszystko jest tak skonstruowane, tak stworzone, te postaci, że masz ochotę być jedną z nich, zanurzyć się w nią, poczuć to, co te bohaterki przeżywają, niezależnie od wieku. Każdą z nas jak gdyby dotyka to samo i co jest piękne, powtórzę, to po prostu odkrywanie i czerpanie z tej mody i zanurzanie się w nią i zaskakiwanie siebie, bo myślę, że ten czynnik właśnie takiego samo zaskakiwania jest wspaniały. I muszę Wam powiedzieć, że ostatnio byłam bardzo w takim minimalistycznym nurcie letnim, co bardzo mi odpowiada, chociaż lato w moim wydaniu jest również dość kreatywne, jest inne, jest lekkie, to są inne kolory, to są faktury. Natomiast po obejrzeniu odcinków, ja wiem, że ja, słuchajcie, nie mogę powiedzieć, że jestem w tym mainstreamie, bo przecież serial miał swoją premierę dawno, dawno, dawno i może Wy już o tym serialu zapomniałyście, a ja go wciąż tak bardzo mocno przeżywam. Ale oglądając odcinek jeden za drugim, słuchajcie, to jest tak, że ja również mam ochotę z szafy wyciągać rzeczy, które są nieco bardziej szalone, nieco bardziej kreatywne, nieco bardziej pojechane. Mam ochotę sięgać po kolor, mam ochotę sięgać po faktury, mam ochotę założyć koturny, mam ochotę poeksperymentować jeszcze bardziej z biżuterią, z kolorem paznokci. Czyli ten serial rzeczywiście daje taki zastrzyk kobiecej energii, nawet mi jako stylistce, która, wiecie, no z gruntu nie boi się eksperymentów, która z gruntu lubi wchodzić tam i się nawet poparzyć i zobaczyć, co w tym ulu się kryje, jaki miód i czasami i rzeczywiście dostać lekcję taką od, powiedziałabym kolokwialnie, nie jednej pszczółki. Natomiast to jest ta frajda. I myślę, że słuchajcie, budowanie siebie od wewnątrz, to jest takie spotkanie Twoje i moje,
żeby sobie o tym przypomnieć, że nie jesteś nikomu nic winna, że to jest Twoje życie, Twoja szafa, Twoje zasady i żeby, słuchajcie, rzeczywiście trochę spojrzeć na tą naszą szafę kreatywnie, żeby mieszać stare z nowym, żeby wskoczyć do tych vintage shopów, niekoniecznie sieciówek, które, wiecie, że ja nie jestem ich fanką i ja nie chcę przekonywać tutaj Was do odejścia z sieciówek, bo to musi tylko wybrzmieć z Ciebie, absolutnie z Ciebie, to musi być bardzo autentyczne, to musi być prawda jakaś taka, którą Ty sobie samą ustanowisz, natomiast sięganie po te stare, sięganie po te vintage rzeczy, mieszanie z rzeczami second handów, coś, co wniesie jakąś taką dodatkową wartość, nie to, co nosi mainstream, nie to, co nosi ulica, nie to, co mówią nam trendy, bo przecież te trendy, one są rzeczywiście bardzo ciekawe i muszę Wam powiedzieć, że nawet ostatnio z ciekawości weszłam do Zary, ale nie po to, żeby coś tam kupić, tylko żeby nabrać jakiejś takiej świeżej optyki, zastanowić się i też taki wniosek wypłynął z tej mojej wizyty, że te rzeczy rzeczywiście wizualnie są fajne, że te rzeczy rzeczywiście one są bardzo osadzone w trendach, więc one są bardzo aktualne, one są bardzo skopiowane z tego, co widzimy na wybiegach i w dość przystępnych w stosunku do tego cenach, więc jest to kuszące, ale z drugiej strony, kiedy przyjrzałam się tym rzeczom po raz kolejny, żeby dać sobie szansę, ja z tego sklepu po prostu wyszłam. Absolutnie odwróciłam się, wyszłam na pięcie, ponieważ tam nie ma jakości. I ja wiem, kto stoi za tą masową produkcją. Również za tym greenwashingiem. Ja nie chcę tego wspierać, ale ja mam tę świadomość i ona ze mnie wypływa w sposób autentyczny i to jest mój statement i to jest taki mój kręgosłup, który jako stylistka ze sobą niosę. Ale inspirując się tym filmem, być może warto wykopać, słuchajcie, z własnej szafy jakieś takie stare ubrania, które być może nie były już spójne z Tobą, być może jakieś vintage skóry, być może jakieś tręcze, być może jakieś świetne plisowane spódnice, być może jakieś fajne sukienki w kratę, coś, co ma kolor, coś, co ma deseń, coś, co ma też jakość i spróbować zestawić to w jakiś taki nowy, zupełnie nieodkryty dla Ciebie sposób. Niech inspiracją będzie ten serial. Jeśli nie oglądałaś, warto zajrzeć. Jeśli oglądałaś, to być może warto sobie przypomnieć. Ja mam też w niektórych momentach tego filmu, a jestem na piątym odcinku pierwszego sezonu, więc po prostu jestem świeżyna, zupełna. Natomiast oczywiście pewne fragmenty idące za tym filmem niosą we mnie konflikt i taki dysonans poznawczy jako stylistka. Mam na myśli taką też modę bardzo wysoką. Promowanie tej mody również bardzo, bardzo wysokiej i tej takich marek luksusowych, które nie są w mainstreamie. Być może też marek, na które nie każdy może sobie pozwolić. Więc to jest pierwszy aspekt. A drugi, z którego bardzo się cieszę, to to, że kostiumografowie rzeczywiście zdecydowali się wejść do tej szafy naszej bohaterki sprzed 20 lat i pokazać, że te rzeczy wciąż mogą być aktualne, to raz, a dwa, pokazać te rzeczy vintage, zestawić modę niską z modą wysoką, ale też te rzeczy, które mają kilka dekad i które wspaniale i w sposób oryginalny oprawiają te stylizacje, to myślę, że to jest majstersztyk. A do tego taka też, myślę, ukoronowanie być może też, kobiecości, tego, że wiecie, im dalej idziemy przez życie, jesteśmy bogatsze o doświadczenia, jesteśmy bogatsze o przeżycia, doświadczenie, ale też znajomość siebie, myślę, jest
głębsza, dużo bardziej, ta mądrość życiowa, ale też otwartość na eksperymenty, zupełna otwartość na eksperymenty i też sięganie po coś, co, i tu teraz też nie mówię tylko o modzie, ale o doświadczanie siebie w nowych realiach, w nowych sytuacjach, w sytuacjach, o których byśmy siebie, słuchajcie, nie posądziły, nie przypuszczały, że na to nas stać, albo że spróbuję skręcić w tę drogę i spróbuję siebie w nowej odsłonie, w nowym wydaniu, spróbuję doświadczyć, przeżyć czegoś zupełnie nowego. Także to w kontekście kostiumów, w kontekście mody, ale też w kontekście naszej kobiecości, naszego człowieczeństwa, naszych przeżyć, naszych doświadczeń, myślę, że jest bardzo, bardzo ważne. Więc kochane, mój wieczór zapewne kolejny będzie wyglądał tak, że jest niedziela i ja chętnie, a byłam dziś na długim spacerze w lesie, zrobiliśmy sobie taki hiking, uwielbiam te wspinaczki i takie zupełne, słuchajcie, zatracenie się w naturze, w zieleni. Daje mi to niesamowity zastrzyk. Powiedziałabym, słuchajcie, że jest to taka odżywka absolutna, że jest to odżywka dla duszy, że jest to też odżywka dla ciała, więc tak się zaraziłam podróżami we Francji, na Prowansji, ale też na południu i w różnych mniejszych miejscowościach bliżej natury. Tak się tym zajarałam, że słuchajcie, postanowiłam kontynuować tu, a mamy tutaj sporo terenów zielonych, lasów przepięknych, więc po takim maratonie, po takim spacerze dłuższym po lesie, w lesie, myślę, że ten wieczór z modą i kostiumami i napełnianie swojej głowy, swojej duszy o kolejne estetyczne wrażenia, to będzie to, co będzie mnie czekało. I uwaga mojego partnera, było to słodkie, namówiłam go do obejrzenia pierwszego odcinka i powiedziałam, kochanie, wiesz co, ale jak nie będzie ci się podobało, to po prostu, wiesz, olać to, nie będziesz, nie musisz ze mną oglądać, nie rób tego, wiesz, żeby mi sprawić przyjemność, po prostu rób swoje. Ale został ze mną do tego piątego odcinka, było to genialne, więc super sytuacja. I dziś na pewno będzie to wieczór właśnie takich kolejnych estetycznych wrażeń, nie tylko, bo jestem ciekawa, jak rozwinie się los bohaterek tego serialu. No i oczywiście mam apetyt na odkrywanie więcej i więcej. A Wam, moje drogie i moi drodzy, bo wciąż mamy tu Panów, serdecznie dziękuję za to spotkanie spontaniczne, jak już powiedziałam. Od września będę regularnie oczywiście, co wtorek o 18:15. Myślę, jaki format przygotować, jakie też tematy z Wami poruszać. Oczywiście myślę, że zostaniemy w korze tych tematów stylowych, tematów też związanych z kobiecością, ale też oczywiście z modą zrównoważoną, chociaż ja tą modę zrównoważoną postrzegam jeszcze troszeczkę inaczej, bo dla mnie zrównoważenie to jest harmonia. Nie tylko są to nasze codzienne decyzje w kontekście sięgania po modę jakościową i zrównoważoną, ale to jest też zrównoważenie naszej szafy, tego, co dotychczas mamy w tych szafach, poukładanie tego, zrobienie sobie rewizji, zrobienie sobie przeglądu, a pamiętajcie, że jesteśmy no już za chwilę w sierpniu, w zasadzie jak będziecie to oglądać, to już będzie sierpień. Za chwilę będzie wrzesień, więc to jest ten czas powolutku, żeby sobie spojrzeć na tą swoją szafę, przyjrzeć się jej, żeby zrobić rewizję tej szafy, powolutku. Ale o tym, na pewno o tym jeszcze będziemy rozmawiać razem, dyskutować. Ja wprowadziłam
również na stronie swojej internetowej pakiety dotyczące współpracy przy szafie, ale przy budowaniu, komponowaniu szafy kapsułowej, ponieważ myślę, że to jest bardzo ważne. Oprócz tych takich właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, statement pieces, warto przyjrzeć się swojej kapsule, jeśli trzeba uzupełnić ją o kolejne wartościowe i jakościowe elementy po to, żeby móc fantastycznie prowadzić swoją szafę i też dobrze się czuć, dobrze wyglądać, mieć spójność w sobie i na sobie. Także ta oferta już jest na stronie. Ona będzie bardziej aktualna też we wrześniu, kiedy wrócę na dobre do pracy, ale jeśli macie ochotę, można się już na wrzesień, na październik i listopad umawiać, jeśli macie ochotę popracować ze mną też indywidualnie. Natomiast teraz, dziewczyny, chłopaki, życzę Wam cudownych wibracji, życzę Wam wspaniałego wieczoru i mam nadzieję, że cieszycie się z niespodzianki. Do usłyszenia i do zobaczenia.